zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że Kabul to jest nie tylko Saigon, ale i Teheran. Subskrybujesz, dziękuję. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No zdrowia dla normalnych. Zmęczony trochę jestem, no ale trzeba porozmawiać o Kabulu. O Kabulu, o Saigonie, o Teheranie. No Joe Biden został w zasadzie pierdołą takim jak Jimmy Carter. No zawsze był pierdołą, zawsze wiadomo było, że pociągają sznureczki za nim, no ale to jest Breżniew po prostu na sterydach. To jest makabra, to co się stało w Ameryce, te wybory tego człowieka, no to jest po prostu wstyd i hańba. Biden mówi, że Kabul to nie jest Saigon, no ale to jest nie tylko Saigon, ale to jest również i Teheran. W niedzielę powiedział to, co powiedział. W poniedziałek w zasadzie w tej rozgrywce pokerowej podwoił swoje te oświadczenia o tej decyzji na temat tego, co się dzieje w Afganistanie. No, Afganistanie jest tragedia. W Afganistanie jest tragedia, która mogła być uniknięta. Rok po tym, jak prezydent Carter opuścił te owalne biuro, to jego imię i nazwisko to cały czas to jest synonimem tego, że jest niedoświadczony i słaby. No i Joe Biden właśnie jest niedoświadczony i słaby, ale do tego jest jeszcze kontrolowany. Cała tego jej reputacja Jimmy Cartera, no to ucementowała się, upewniła się w 1969 roku, 4 listopada, kiedy islamiści studenci zaatakowali amerykańską ambasadę w Teheranie, no i wzięli 66 zakładników. To była makabryczna sytuacja. Rok po tym, 4 listopada 1980 roku Ronald Reagan został prezydentem. No po prostu już ludzie nie mogli Jimmy Carter, no to pierdoła po prostu lane kluski i tak dalej, i tak dalej. Dla Bidena i dla tego jego wszystkich kierowników naokoło, wszystkich tych komunistów prowadzących, no to analogia do prezydenta Cartera, no i do tych zakładników irańskich, no to jest po prostu straszna. A jeszcze bardziej straszne, no to jest upadek Saigonu w 1975 roku, kiedy te helikoptery lądowały na dachach i ludzie spadali z tych pus helikopterów. No i to się dzieje cały czas teraz w Afganistanie. Carter zrobił akcję taką odbicia, to miała być akcja odbicia w kwietniu 1980 roku, no ale w zasadzie to akcja się nie udała, akcja została, no pięciu komandosów zginęło, chyba sześciu tych lotników i obsługi samolotu zginęło. Samolot leżał spalony w Iranie, na pustyni irańskiej. No i to był wstyd. To był wstyd jeszcze większy dla Jimmy Cartera. Teraz w tym czasie to tytuły w gazetach, no to były takie, że w zasadzie ten Iran, no to jest taka metafora na słabość Ameryki. No i dzisiaj mamy właśnie taką słabość Ameryki, no i mamy takiego pierdołę tego Bidena i wstyd dla wszystkich 330 milionów Amerykanów. No możliwe, że te 80 milionów, które głosowały na Bidena, no to się z jakiegoś powodu nawet cieszy. No milczą teraz wyjątkowo, nikt się nie odzywa, no ale jest jak jest. No Donald Trump, no on chciał negocjować i zrobić jakiś układ z Talibanem, no ale pierwsze, co on zrobił, to on zbombardował wszystkie te sieci tych talibańczyków, no i powiedział, macie przyjść, dostaniecie jakieś tam 20-30% władzy.
No ale rząd oficjalny jest i rząd będziecie częścią władzy. No a teraz się stało, że tylko jest jedynie Taliban. Prezydent Afganistanu uciekł tam z walizkami złota, Mercedesami podjeżdżał. Żołnierze, jak usłyszeli, że Ameryka umyła ręce, no to się poddali w 3 minuty. Także to jest te wycofanie się Bidena, no to nie było planowane w ten sposób przez Trumpa. Trump po prostu w ten sposób by nie zrobił, tak jak naiwnie to przeprowadził Biden. Biden i jego kretyni mówili, że będzie zawstydzenie jakieś polityczne, jeżeli Taliban coś złego zrobi. No ale to jest tak, kiedy intelektualiści rozmawiają z prymitywami, a prymityw bierze maczugę i wali teoretyków. No bo to są teoretycy. Wszyscy naokoło tego Bidena to są ludzie z bogatych rodzin, wykształceni w tak zwanych szanowanych uniwersytetach i koledżach. Dostawali słodkie posadki w najróżniejszych urzędach państwowych. Później gdzieś polizali trochę biznesu albo nieprywatnego w jakichś telewizjach. Później znowu trafiali do rządu i to są wszyscy fachowcy, którzy kompletnie nie mają pojęcia, jak świat żyje. Oni dziesięcioletni dzieciak z Afryki wie więcej o życiu i o świecie niż właśnie wszystkie te jajogłowi doradcy w dzisiejszej administracji Bidena. No jego kretyński pomysł to był to, żeby zakończyć 20 lat najdłuższej wojny amerykańskiej, 9 i akurat 11 września, bo to miało być takie spektakularne. No a teraz 11 września to będzie jeden wielki obciach. W Afganistanie to po prostu będą palili flagi na każdej ulicy afgańskiej. No i wiadomo, że Chiny, Iran i Rosja słuchają, widzą co Ameryka robi. Metafory są takie, że Afgańczycy też, no prymitywni, nie prymitywni, ale Taliban rozumie te metafory, no i oni wiedzą, że Wietnam, no to niestety to jest dowód na to, że Stany Zjednoczone nie mają tego żołądka na to, żeby przetrzymać takie długoterminowe walki. No i 11 września, no to będzie dla nich dzień zdobycia Afganistanu, no i tego, że pokonali Amerykę. No, Amerykanie do tej pory się wstrząsają na to, jeżeli słyszą, co Carter zrobił z Islamską Republiką Iranu, kiedy tam Szacha wygonili, kiedy to wszystko się stało. No i teraz Amerykanie będą pamiętali Bidena z tego względu, że powstanie po prostu Islamski Emirat Afganistanu. No to nie zrobił się kalifat, no ale w Afganistanie no to powstanie Islamski Emirat. Afganistanu. No to na pewno coś takiego będzie przez długi okres. Nie dojdzie do normalności w Afganistanie. Słabość niestety rodzi słabość. No i Carter, no to nie był jego problemem, tylko irańscy studenci, ale zaraz za tym, co się stało, no to Ruscy. Ruscy przecież weszli właśnie do Afganistanu w Boże Narodzenie w 79 roku. Także to też to wykorzystali. No zobaczymy, czy Chińczycy to wykorzystają w 2 miesiące po wejściu do Kabulu, czy
Chińczycy nie wejdą do stolicy Tajwanu, no to Tajpej. Może tak być, że 2 miesiące. No myślę, że do roku to jest bardzo prawdopodobne, że wejdą na Tajwan. Szczególnie, że tam mają poparcie, tam mają 20-30% poparcia komunistów tajwańskich. No i zrobi się rząd kolaborantów. Europa nie podskoczy, Ameryka nie podskoczy, Japonia zacznie się uzbrajać, może poprosi Amerykę o bombę atomową po 60-70 lat, no bo oni byli bardzo antyatomowi, no ale teraz może zaczną myśleć, że potrzebują bombę atomową. Carter w tym czasie, kiedy on był prezydentem, no to jego poparcie było makabryczne. Dlaczego było makabryczne? Inflacja była galopująca, tam pożyczki na domy to były po 12, 13, 15%. Benzyna była strasznie droga, kolejki były w stacji benzynowej. Poparcie miał poparcie galupa 61% po tym, jak oni opanowali tą ambasadę. No ale to chyba tylko dlatego, że Amerykanie się jakoś tak złożyli razem i pomyśleli, że po prostu trzeba stanąć za własnym prezydentem, no ale później te poparcie to już po prostu spadało na łeb, na szyję, szczególnie, że tego, jego negocjacje to były kompletnie bezowocne. Zanim Kabul upadł, Biden miał poparcie około 50%, no czyli w zasadzie wszyscy demokraci popierali, wszyscy republikanie nie popierali go. Teraz jest około 40% poparcie, także już nawet demokraci jego nie popierają. Biden wycofał, no bo oni, jego kretyńscy doradcy, oni wierzyli, że Amerykanie są już znużeni tymi 20 latami tej wojny. No ale trzeba pamiętać, że przez ostatnie 2 lata tam żaden żołnierz amerykański nie zginął. Tam mniej więcej jakoś ten Afganistan działał. Taliban wiedział o swoim miejscu. Ten rząd sam w sobie jakoś tam ten oficjalny działał. Także ten Afganistan biedny, te kobiety jakoś tam dochodziły do siebie. Mieli przecież salony makijażu, salony pedicure do robienia paznokci czy tego rodzaju rzeczy. No to pierwszy Taliban co zrobił? No to przyszedł, pozamalowywał wszystkie wystawy, które pokazywały tam ładne kobiety, te reklamy, no to wszystko to pozamalowywali, tak? Także to w miarę ten kraj, no był, no nie był najwspanialszy, no ale jakiś tam relatywnie spokój był. I to było tylko 2,5 tysiąca Amerykanów tam. 2,5 tysiąca Amerykanów i ten kretyn wycofał 2,5 tysiąca, a teraz wysłał z powrotem 5 tysięcy. Także że to naprawdę jest wstyd i hańba. Amerykanie w zasadzie wyglądają, no to jest jeden obciach, to jest jeden wielki wstyd, że Ameryka opuściła w ten sposób. Biden skoncentrował się na tym, że zaprzecza. Biden zaprzecza, idzie po prostu w zaparte, że to jest to samo, co było w 75 w Saigonie. Jego sekretarz stanu Antony Blinken to zapewniał, że to nie jest Saigon, że to nie jest ta sama sytuacja. No to jest powielanie, czy to jest takie echo wszystkich nawet Biden miesiąc temu, no to on mówił, że nie będzie czegoś takiego, nie będzie takich przypadków, kiedy helikoptery będą ściągały ludzi z dachów ambasady. No i teraz chyba zostało zakazane wszystkie te helikoptery, które latają, to mają nakazane, żeby gdzieś lądowały na pustyni, a nie na dachu ambasady. Także do ostatniego momentu propaganda komunistyczna Bidena pilnuje tego, żeby nie było tego zdjęcia helikoptera na dachu ambasady. No i wszyscy ci piloci to robią, nie lądują tam.
Taliban się niby zgodził, że ta ewakuacja będzie przez następne 3 tygodnie. Ta ewakuacja spowodowała to. Normalny człowiek to by pomyślał, zanim te wojsko odleci, to powinni zbombardować te wszystkie, podpalić wszystkie samoloty, wsadzić laski dynamitu do armat, porozbijać jakimiś młotkami broń, powysadzać w powietrze arsenały, a to wszystko zostało. Tam nawet nie zniszczyli tych punktów strażniczych do sprawdzania tych wszystkich terrorystów. Także teraz Taliban jest w tych samych punktach strażniczych i golą na głowy kobietom albo po prostu gwałcą je, albo przymusowo biorą śluby. No nic, po prostu to banda naiwnych idiotów wyszła tak jakby wychodziła z restauracji. No, to jest kompletnie co innego niż Trump sugerował, proponował, bo to wszystko ma być w połączeniu z rządem jakimś oficjalnym. Ta armia afgańska, że się poddała, no to tylko dlatego, że Biden wbił im nóż w plecy. Chaos jest po prostu nieprawdopodobny. Przez następne parę dni administracja Bidena będzie oszukiwała i kłamała, że to nie jest Saigon, ale jednak to jest Saigon, bo to jest tragedia, to jest straszna tragedia. No, reakcja normalnych ludzi na tą tragedię to jest to, co nawet ambasador w Afganistanie, Ryan Crocker, on był mianowany przez Baracka Husseina Obamę i on powiedział, że ja zostałem pozostawiony z takim podstawowym, śmiertelnym pytaniem, co dalej i czy Biden nadaje się na szefa sił zbrojnych, no bo amerykański prezydent, no to on jest dowódcą sił zbrojnych. No i ten ambasador się spytał, czy Biden to on w ogóle zdecydował, czy to tak źle zrozumiał całą tą sytuację, czy po prostu miał w nosie to wszystko i mu nie zależało. No wygląda na to, że to była typowa komunistyczna decyzja, no bo bardzo fachowcy militarni, wojskowi wszyscy doradzali mu kompletnie inaczej. Fachowcy, eksperci polityczni, no to właśnie nakazali mu wycofać się w 15 minut, zostawić Coca-Colę w lodówkach i naboje w karabinach. Cały ten smród tego Saigonu wisiał nad Carterem, cały ten smród Kabulu, no i w sumie Saigonu i Teheranu będzie wisiał nad Bidenem. Ma jeszcze 3 lata w swojej prezydentury, no ale to chyba nie wyjdzie. Te 3 lata to coś się stanie. Tutaj nie, on nie dotrzyma do końca. Zobaczymy, co to się dzieje. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, Beijing, Moskwa i Teheran patrzą. Teheran, nie wiadomo, co oni mogą zrobić, co mogą osiągnąć, no ale Rosja może sporo osiągnąć. Ta Białoruś, Ukraina, tego rodzaju. Polska chyba raczej nie, no bo po co im była Polska. No ale Beijing, Tajwan, zdecydowanie coś tam się ugotuje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku. Staram się wrzucać filmiki na drugiej platformie. No nie ma tam za dużo odwiedzin. No ale odwiedzajcie tam, odwiedzajcie tutaj, dawajcie polubienia, piszcie swoje opinie. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje z Bidenem? No to nie jest normalne.
szkoda tych setek tysięcy Afgańczyków. Głosowaliście na niego, także krew jest na waszych rękach. Krew jest na waszych rękach, to można śmiało powiedzieć. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. To jest najważniejsze, co jest. Głosujcie na normalnych. Nigdy nie głosujcie na komunistów. Zdrowia dla normalnych.